Dzień dobry. W jaki sposób określić, czy model biznesowy naszej firmy lub model biznesowy, nad którym chcielibyśmy popracować, jest dobry, przyniesie zyski i sprawdzi się w przyszłości? Musimy sobie zadać kilka pytań. Po pierwsze, czy jest to model tworzący wartość? Wartość rozumianą jako korzyści, które osiągają nasi klienci, jak i wartość, którą otrzymujemy my jako firma. Narzędziami do weryfikowania tworzonej wartości jest m.in. Value Proposition Canvas. Po drugie, musimy zadać sobie pytanie, czy projektowany lub analizowany przez nas model biznesowy jest wykonalny, czy posiadamy niezbędne zasoby, czy posiadamy niezbędne kwalifikacje potrzebne do wykonywania zaplanowanych czynności, czy wśród swoich partnerów mamy te kompetencje i te zasoby, których potrzebujemy. Czy biznes będzie wykonalny finansowo, to znaczy nie tylko czy będziemy generować przychody, ale również czy cash flow będzie umożliwiał sprawne funkcjonowanie. Tutaj musimy zastanowić się nad realnością wykonania danego modelu biznesowego. Po trzecie, musimy ocenić, czy model biznesowy będzie trwały. To znaczy, czy będzie przynosił zyski nie tylko w najbliższej perspektywie roku lub półtora, ale czy wytrzyma próbę czasu i za 3, 5, 7 lat również model biznesowy będzie możliwy do realizowania w danych warunkach. Aby to ocenić, musimy poddać nasze hipotezy modelu biznesowego kompleksowej analizie na kilku poziomach. Pierwszą i tą najbardziej szczegółową perspektywą analizy modelu biznesowego jest analiza klienta, jego potrzeb, jego problemów i naszych propozycji na rozwiązanie tych problemów, a więc analiza na podstawie Value Proposition Canvas. Ten poziom analizy nazywamy mikroanalizą. Drugim poziomem analizy jest analiza całego modelu biznesowego, zawierającego również informacje o naszym kliencie i naszej dla niego ofercie. Trzecim, najwyższym poziomem analizy jest analiza makro, a więc otoczenia i gospodarki, w której nasza firma funkcjonuje. Do wykonania analizy w skali makro możemy posłużyć się znanym narzędziem PESTLE, to jest analizą obszarów związanych z polityką, z warunkami ekonomicznymi, z warunkami społecznymi, technologicznymi, legislacyjnymi, a więc prawnymi oraz ekologicznymi i wszystkimi tymi związanymi ze środowiskiem naturalnym. Jak taka analiza mogłaby wyglądać? W przypadku czynników politycznych zastanawiamy się, czy w najbliższym czasie nie szykują się zmiany makropolityki naszego regionu, naszego kraju lub jeszcze większego obszaru, czy nie toczą się konflikty polityczne, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie firm w naszym sektorze, jak wyglądają cła i podatki, czy konflikty, o których rozmawialiśmy, mogą mieć wpływ na pojawienie się nowych opłat, które obciążą nasz biznes. W przypadku czynników ekonomicznych musimy zastanowić się, jaki jest aktualny stan gospodarki obszaru, w którym funkcjonujemy, jak wyglądają makroczynniki finansowe, jakie są stopy procentowe, jak duża jest inflacja, jaki jest ogólny poziom rozwoju PKB i inwestycji w naszym regionie. W przypadku analizy czynników społecznych musimy przeanalizować dane demograficzne, jak wygląda kształt naszego społeczeństwa w tym momencie, jakie czynniki, na przykład starzenie się społeczeństwa, możemy zanotować, jak zmieniają się preferencje klientów związane z czynnikiem kulturotwórczym lub religijnym. W przypadku czynników technologicznych musimy zdawać sobie sprawę ze zmian w technologiach, które zachodzą w gospodarce dookoła nas. Czy trwają prace nad nowym rodzajem technologii, który może mieć wpływ na nasze funkcjonowanie w najbliższym czasie? W przypadku czynników legislacyjnych, czyli prawnych, analizujemy, jakie przepisy i regulacje mogą mieć wpływ na prowadzenie naszego biznesu, jakie wymogi i standardy dotyczą nas i mogą nam utrudnić codzienne działalności, jakie zasady obowiązują wewnątrz naszej firmy, jak i poza nią, w kraju, a może w całej Europie, lub jakie przepisy obowiązują na całym świecie.
No i wreszcie czynniki ekologiczne, związane na przykład z klimatem i jego zmianami, z naszym położeniem geograficznym, z zasobami, również tymi naturalnymi, które będą dostępne w naszym otoczeniu. Jak taka analiza może wyglądać na przykładzie konkretnej firmy? Nie tak dawno polskie księgarnie stały przed bardzo dużym dylematem. Duża część przychodów księgarni pochodziła ze sprzedaży podręczników. Zmianą w zakresie legislacji polegającą na wprowadzeniu darmowych podręczników mogło być objętych większość polskich księgarni. Był to ważny element do zanotowania w czasie analizy czynników legislacyjnych. Poza tym, wśród czynników społecznych można było wskazać niski poziom czytelnictwa w Polsce czy coraz częstsze zakupy w internecie. Wśród czynników technologicznych można było zanotować rozwój publikacji cyfrowych, takich jak e-booki i audiobooki. Mając tak dokonaną analizę, księgarnie zastanawiały się, w jaki sposób zmienić swój model biznesowy, aby utrzymać swoją działalność w tych nowych, dużo trudniejszych okolicznościach. Co księgarnie mogły zrobić? Na przykład rozszerzyć gamę produktów o sprzedaż nie tylko książek, ale produkty komplementarne. Mogły zastanowić się nad rozwojem swojej sprzedaży w internecie, aby uzyskać dostęp do większej ilości klientów, nie tylko tych lokalnych mieszkańców, na przykład danego miasta. Księgarnie też mogły zastanowić się nad zawarciem bliższych więzi ze swoimi klientami, na przykład poprzez organizację wieczorków literackich czy zajęć edukacyjnych dla swoich dzieci. Każde z tych działań powinno być ocenione, a jeżeli zostanie ocenione pozytywnie, powinno być zaplanowane na narzędziu prezentowanym wcześniej. Istnieje kilka dodatkowych pytań, które możemy zadać, analizując swój model biznesowy. Pierwsze pytanie to, ile kosztuje przejście klienta do konkurencji? Jeżeli tworzymy ofertę, w ramach której klient jest niejako przywiązany do naszego produktu i naszych materiałów eksploatacyjnych, jest to plus na rzecz naszego modelu biznesowego. Kolejne pytanie, na ile skalowalny jest nasz model biznesowy? Czy w przypadku dużego zainteresowania i szybko rosnącej liczby dodatkowych zleceń będziemy w stanie je obsłużyć, a pojawiające się zlecenia zrealizować? Jeżeli tak, nasz model jest skalowalny i możemy prognozować szybkie wzrosty. Jeżeli nie, musimy się zastanowić, jak przekonfigurować nasze zasoby i czynności tak, aby ten wzrost mógł postępować szybciej. Kolejne pytanie, czy model generuje powtarzające się przychody? Tak jak było to w przypadku ekspresu Nespresso, czy maszynek do golenia, w których co jakiś czas musieliśmy dokupować zużywające się ostrza. Kolejne pytanie, ile musisz wydać, zanim zarobisz? Czy twój model biznesowy jest kosztochłonny, czy wymaga ogromnych inwestycji, a stopa zwrotu nie jest do końca znana i bardzo odsunięta w czasie? Im więcej jesteś w stanie zrobić przy niskich kosztach początkowych, tym model biznesowy jest bezpieczniejszy. Kolejne pytanie, ile pracy wykonują za Ciebie inni? Świetnym przykładem jest portal Facebook, bardzo popularny wśród dużej ilości użytkowników, a najlepsze z perspektywy Facebooka jest to, że to nie Facebook sam tworzy wartość, po którą przychodzą klienci. To użytkownicy, postując i publikując informacje o sobie, tworzą wartość. I ostatnie pytanie, na ile model jest chroniony przed skopiowaniem? Dobry model biznesowy ma to do siebie, że szybko pojawi się konkurencja zainteresowana imitacją i tworzeniem bezpośredniej konkurencji. Można zapobiec temu na wiele sposobów, między innymi wykorzystując zabezpieczenia prawne, takie jak patenty, wzory przemysłowe, wzory użytkowe. Jednak ochrona ta nie musi być formalna i nasza przewaga konkurencyjna może polegać na sekretnym know-how, informacjami, które znane są tylko pracownikom w naszej firmie, informacji tych, na przykład co do źródeł pozyskiwania zasobów czy konfiguracji czynności, możemy pilnować tak, aby nasi konkurenci ich nie poznali. W ten sposób tworzymy nieformalne mechanizmy zabezpieczenia się przed skopowaniem nas przez konkurencję. Dziękuję za uwagę.